Podążając polskim szlakiem smakowitości, warto zacząć od marszruty przez prawdziwy tygiel tradycji, kultury i smaków, szlaku kulinarnego podkarpackich smaków i przystanąć przy wędliniarskiej różnorodności w Dukli, gdzie dziedzictwo kulinarne spotyka się ze współczesnością. Powstają tu polskie pyszności, między innymi kiełbasy, z których Polska słynie od XIV wieku. Trafiamy do wyjątkowego zakładu mięsnego, gdzie powstają smakowite kiełbasy, suche i półsuche, wędzone szynki i polędwice, salcesony bez żelatyny i pasztety. Można powiedzieć, że z powodzeniem podróżują z Dukli do wielu miejsc w Polsce. Trafiają nawet do Singapuru. Skąd takie zainteresowanie tymi wyrobami? Produkuje się tu wyroby według starych, niekiedy 150-letnich receptur. Szuka się tu starych rozwiązań i dostosowuje się je do współczesnych czasów. Na całym świecie rośnie popyt na żywność wysokiej jakości, wyprodukowaną pod ścisłą kontrolą jednostek certyfikujących, czyli na żywność ekologiczną. Jesteśmy w samym sercu zakładu. Tutaj są wędzarnie, gdzie jest tradycyjnie i ekologicznie wędzony produkt. Może zobaczymy? Tak, bardzo chętnie. Wymarzony widok. Pięknie, piękny kolor w lekkim dymie. Co tutaj bukowo-olchowy, to jest kabanos wieprzowy, ekologiczny. I suszy się przez 6 godzin jeszcze, dopiero na dniu jutrzejszym będzie gotowy dla klienta. Czyli jest to proces długotrwały, powstanie takiego kabanosa. To jest proces długotrwały, dokładnie. A gdzie my się teraz znajdujemy? A teraz, proszę Panią, jesteśmy w magazynie produktu gotowego. Czyli już ta pyszna, wywędzona kiełbaska ekologiczna, to jest kiełbasa wiejska. Z czego się składa? W 70% mięsa chudego i 30% mięsa tłustego. Na naturalnych przyprawach, takich jak pieprz, czosnek i sól. Nie ma więcej w tej kiełbasce nic. Tylko sam smak i aromat. Możecie Państwo żałować, że telewizja nie przekazuje jeszcze zapachów, ja to czuję. A tutaj co mamy? A tu mamy kiełbaskę pradziada. To jest kiełbaska o dwóch składnikach, gdzie znajduje się szyneczka i wątróbka. To są tak specyficzny smak, wątróbka nadaje tak specyficzny smak, że naprawdę trzeba spróbować, bo jest parcelizacja. Właściciel zakładu Paweł Krajmas jest potomkiem ucznia elitarnej lwowskiej szkoły masarskiej. Jego zdaniem nie ma bardziej ekologicznych wędlin niż te oparte na tradycyjnych recepturach. Dlatego stale poszukuje starych, regionalnych przepisów, a powszechnie dodawane do wyrobów masarskich azotany stara się zastąpić dobroczynnymi bakteriami kwasu mlekowego. Przykładowo, jeden z flagowych produktów zakładu, kiełbasa pradziada z Dukli z dodatkiem wątróbki, powstaje według przepisu z XIX wieku. Skąd u Pana ekologiczna pasja? Od dziecka. Od rodziców, od dziadków. To się samo wzięło po prostu. To jest, jak to się mówi, wychowanie w określonym środowisku. Od zawsze mieliśmy po prostu kontakt z przyrodą, z żywnością naturalną. Jako dzieci nie wiedzieliśmy, co to chemia w żywności. I teraz Pan kontynuuje swoją miłość do ekologii, produkując żywność ekologiczną. Czym charakteryzują się wędliny ekologiczne? Wiarygodnością, równowagą z przyrodą, tym, że jesteśmy w stanie polecić je wszystkim, od dzieci przez ludzi starszych. To jest pasja, to są stare receptury. To jest odtwarzanie tych receptur, to są badania naukowe, które potwierdzają to, co wytwarzamy, że to jest zdrowe, że to jest najlepsze. Powiedzmy o tych badaniach naukowych. Wspólnie z profesorem Dolatowskim zaczęliśmy badania na temat dojrzewania wędlin, czyli konserwacji bez użycia konserwantów. Wtedy odkryliśmy bakterię Lactobacillus, która odpowiada za dojrzewanie wędlin i za konserwację. Potwierdzaliśmy od wielu, wielu lat naukowo, że te produkty są bezpieczne. Widzimy, jaki postęp w świadomości po prostu konsumentów, jak i również handlowców, sieci handlowych, które szukają tych produktów. Czego nam brakuje? Brakuje nam świadomości konsumenckiej, żeby kupować polski produkt ekologiczny. To jest najważniejsze. Unijne logo produkcji ekologicznej to połączenie dwóch dobrze znanych symboli – flagi europejskiej oraz liścia, które symbolizuje naturę oraz ideę zrównoważonego rozwoju. Zestawienie tych dwóch elementów tworzy czytelne, a zarazem przyciągające uwagę logo.